Życie fabrycznej łodzi było bardzo złożone i zmieniało się na przestrzeni lat. Pierwsi osadnicy uruchamiali warsztaty tkackie, które były bardziej rozwiniętymi krosnami, znanymi od starożytności. W 1839 roku pojawiła się w mieście nowość – maszyna parowa, którą zakupił Ludwik Geyer. Wśród konkurencji wciąż popularny był kierat, który wykorzystując siłę koni przenosił napęd na maszynę włókienniczą. Natomiast lokomobile, czyli maszynę parową na kołach, można było przystawiać do różnych urządzeń. Na przełomie XIX i XX wieku upowszechniła się elektryczność. Turbozespoły elektrowni pojawiły się w największych przedsiębiorstwach, a po wybudowaniu elektrowni miejskiej w 1907 roku to ona dostarczała prąd. Najpopularniejszymi budynkami fabrycznymi były przędzalnie, gdzie z surowej bawełny pozyskiwano przędzę, oraz tkalnie, gdzie powstawały gotowe tkaniny. Poza tym istniały bielniki, farbiarnie i apretury. Fabrykanci finansowali też straż pożarną. Częste pożary były zmorą fabryk. Budowali też domy dla robotników i majstrów, zwane famułami. W fabryce, tak jak w rzemiośle, obowiązywała droga zawodowa od ucznia przez czeladnika do mistrza. Ci ostatni mogli być majstrami i wykonywać prace techniczne i nadzorcze. Najniżej w hierarchii fabrycznej stali wyrobnicy, czyli niewykształceni robotnicy. Byli też najsłabiej opłacani. Lepszą pozycję mieli przędzalnicy i przątki, a także tkacze, czyli robotnicy o większej wiedzy i umiejętnościach. Niektórzy z nich stali się później znanymi fabrykantami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądała rzeczywistość pierwszych łódzkich przedsiębiorców oraz spróbować swoich sił na trudnej drodze kariery w fabrycznym mieście, poznaj grę Lodzermensza – Przemysłowy język postępu. W grze bierze udział od 2 do 4 graczy, których zadaniem jest przydzielanie pracowników do różnych miejsc pracy w Łodzi. Karty postaci oraz karty miejsc pracy występują w 3 typach oznaczonych różnymi kolorami. Gracze mają do dyspozycji także karty aktywów oraz karty rezerwacji. W trakcie rundy każdy gracz może wykonywać jedną bezpłatną akcję, za kolejne musi zapłacić. Gracz ma do dyspozycji następujące akcje: przydział, werbunek, rezerwacja, wymiana. Więcej informacji o grze znajdziesz w instrukcji z dołączonym słownikiem łódzkich zawodów.